Siemanko, w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, już C-328 w takim stanie. Tu już wyrwałem tą pochwę. Tu mamy zwolnicę. Oczywiście musiałem to rozebrać, bo uszczelniacz, który tu się znajduje, nie da się wymienić od tej strony, od strony szczęk, wiecie. Kto robił, to wie. Jest tak trochę nieprzemyślane, bo jeśli by dało radę przez stronek wyjąć i wbić nowy, to by było dużo mniej roboty. A tak to, jak widzicie, trzeba rozkręcić to. Trzeba dodatkową uszczelkę tutaj kupić. Kabinę podparłem na tutaj kołku, tam spiąłem pasem do drugiego błotnika. Bo ta kabina, wiecie, kto wie, kto ma, to wie, jaka jest. Mogłaby nawet spaść z tego ciągnika. Tutaj związałem ją. Ona wisi, jak widzicie, tam na jednej śrubie z przodu. Podest też trzeba odkręcić, żeby ta blacha tutaj, która jest przymocowana do tych szpilek, do tej pochwy, do budowy mostu, trzeba zdjąć, żeby wyciągnąć to. No i tak. Jakby nie było kabiny, to by było całkiem dużo prostsze to. Zdjąłbym wtedy błotnik. A tak, to jest dużo śrub tutaj na tym błotniku zgnitych. Musiałbym to ciąć. Chciałem tego uniknąć. Tu jeszcze ktoś sobie założył kierunkowskaz na kabinie, by musiał to rozkręcać niepotrzebnie. Dlatego tak zrobiłem, jak zrobiłem, żeby sobie ułatwić. Tutaj uszczelniłem tą pokrywę, nowe śrubki dałem, bo tamte były już porozciągane, nie było w ogóle podkładek, w ogóle nie były podokręcane. Luźno korek mam luźny, niedokręcony, bo będę, wiadomo, wlewał olej tędy. Tu jeszcze do ściągnięcia jest podnośnik, żeby go uszczelnić. Uszczelkę już dzisiaj kupiłem. Tak to było tyle. Guma oczywiście nowa jest na lewarku, bo nie było jej w ogóle. Tam się sypały piach. Akumulator jest jeden. Znaczy są w sumie dwa, ale jeden działa, drugi, widzę, robi jako obciążnik. Był tam na tej skrzynce, ale wiadomo, musiałem to ściągnąć do po prostu tego rozebrania. Zaraz sobie wybijam ten uszczelniacz. Może by to w sumie umył jutro myjką ciśnieniową, którą sobie właśnie zakupiłem ostatnio. Jeszcze jej nawet nie uruchamiałem, więc do tego by mi się akurat przydała. No bo byłoby fajnie, jakby to było czyste. Tu pewnie też trzeba ten tu dźwignię od blokady mechanizmu rozebrać, żeby później założyć na półość ten to sprzęgło kółowe tam leży, no i później przewdziać to przez półość. Jeszcze się zastanawiam, czy dałoby radę, może ktoś tam mnie ogląda, co ma C330 i może by napisał mi, czy tą półość da się włożyć samą, później skręcić po prostu tą do tej półosi zwolnicę, bo wiem, że z tamtej strony jest nakrętka od drugiej strony i półoś wychodzi z bębnem. Jakby tak było, to bym ten bęben z tą półosią założył sobie tutaj, po prostu tutaj bym sobie założył tak, a później bym przyłożył zwolnicę i przykręcił tą nakrętkę. No a później, wiadomo, obudowę do obudowy bym przykręcił, no i tak by to było. A dlaczego tak kombinuję? Dlatego, żeby nie uszkodzić tego uszczelniacza później, bo z tą po prostu półosią tam trafić i nie uszkodzić tego uszczelniacza, to będzie ciężko, bo mam tego żurawia warsztatowego, ale jak widzicie, jak mamy błotnik, no to i kabinę, to nie ma jak uwiesić tego po prostu, żeby przepraszam, żeby po prostu to założyć na tym żurawie, więc dlatego
Muszę to kombinować jakoś. Nie mam takiego wózka na kółka, żebym mógł tu po betonie podjechać i wsunąć to po prostu. I dlatego muszę kombinować to jakoś zrobić, żeby nie zniszczyć tego uszczelniacza, bo miałem to zostawić, ale potem bym mógł, nie mógł przez to spać, dlatego pomyślałem, że trzeba to wymienić. Tam już widzę, jest ten, leży na dnie ten. W sumie nie wiem, co tu leży na dnie. Jakiś kołek? Jeszcze tam nie patrzyłem. O, leży sprężynka od uszczelniacza. Coś tam słychać. O, i coś takiego. Nie wiem, co to jest. No, ale pewnie jak to rozbiorę tutaj resztę, to się dowiem, co to jest. Może coś od tego mechanizmu, od wciskania blokady. Dobra. Może to nie jest nic od mostu tam. Takie coś. Dobra. To było na tyle. Jak widzicie, nie nagrywam, jak coś robię, bo nie robię tego cały czas, tylko dorywczo. Chodzę też do pracy i widzę, że tu się z uszczelniacza z wału koła leje, bo już jest plama na tym, na betonie. Ten uszczelniacz też kupiłem. Zobaczymy, jak rozbiorę, może czasami pójdą łożyska też nowe, bo trochę jest luz, ale jeszcze tego nie rozbierałem, widzicie, jest jeszcze w całości, bo pomyślałem, że to umyję dopiero i wtedy będę to rozbierał, żeby tam nie naczepać piachu. No i tak to by było. A nie kupiłem sobie tej uszczelki tutaj. No ale może tą starą się da odzyskać. Może jest ta gumowa taka, jak widziałem, niektórzy mają. Jakby tak było, to by została otuścić ją i skręciłby ją z powrotem. Ja tu jeszcze olej nie spuściłem, nawet w środku jest olej, albo go nie ma nawet, nie wiem. Dobra, nie przedłużając, to tyle w tym odcinku. Na razie wam i cześć. Miłego weekendu.